Witam Was, słoneczne, księżycowe i ascendentalne ryby. Przygotowałam dla Was interpretację tarota Drogi Rozwoju na wiosnę, na całą porę roku. Macie w swoim rozkładzie 7 kart. Jako jedyny z 12 znaków zodiaku na wiosnę macie jedną dodatkową kartę. Jest to odwrócona trójka pentakli, która przykrywa królową mieczy. Królowa mieczy może być postacią, postawą, która jest niecałkiem dostrzegalna. Jest to ktoś, kto potrafi kreatywnie władać swoim umysłem. Może słowem, intelektem potrafi coś dzięki niemu stworzyć. To może być kobieta. To może być kobieta starsza. Ale niekoniecznie. Jednak sądzę, że to jest ktoś, kto w tej materii, którą się zajmuje, ma już pewne doświadczenie. I wie, jak postępować, wie, jak myśleć. Miecz ma w ręku, to jest ten taki ostry intelekt, ostra myśl. Ta kobieta nie boi się trzymać tego ostrza, nie boi się go wykorzystywać, ale wykorzystuje je we właściwy sposób, cokolwiek to znaczy. Można powiedzieć, że znaczy to mniej więcej tyle, że jej postawa nie wymaga zmian. Że to, jak to, co robi, jak robi, a może mniej robi, tylko jak posługuje się umysłem, czy słowem, intelektem, jest w porządku, jest okej. Okay. Ale to jest mało dostrzegalne, ponieważ mamy tutaj tę trójkę pentakli, która niejako zasłania. Zasłania tę królową. Tę królową, która tu może coś, ma kogoś, kto coś tutaj spisuje, coś, co warto spisać. Tu może ktoś pomagać, jakaś taka jakby mała wróżka. Czy wymalować coś jakby na książce. Ale tu bardziej chodzi o przekaz. To może być taki przekaz informacyjny, niż o sztukę jako taką. Chociaż w trójce pentakli widzimy, że kobieta wykuwa postać, jakby tworzyła rzeźbę. Ale to może mieć bardziej praktyczny wymiar, mniej artystyczny. Oczywiście ten element artyzmu jest tutaj. Ale nie o to chodzi. To nie jest kluczowy element. Ona poświęca dużo wysiłku temu, co robi. Jednocześnie jest tu ktoś, kto nawet na to nie patrzy. Jakby uważał, że całe to twórcze działanie, które jest konkretnym działaniem, nie było warte nawet tego, żeby on się odrobinę obrócił. Może nic nie mówić. Może myśleć, może nawet o tym nie myśleć. Zupełnie nie poświęca temu uwagi. Nie docenia tej tutaj wartości w jej działaniu. To niekoniecznie musi być zawsze tak, że to jest kobieta i mężczyzna, że kobieta tu coś wykuwa, tu mężczyzna się odwraca, chociaż może być tak, że mamy w sobie takie dwie strony i ta bardziej żeńska zabiera się do roboty, a ta bardziej męska, nasz animus i anima,
gdzieś uważa, że to jest może kompletna strata czasu albo jakaś bzdura. Coś, czemu nie warto poświęcać energii, że już lepiej po prostu siedzieć. Nie chodzi o to, że ta osoba koniecznie ma pomóc w wykuwaniu tej rzeźby. To może być praca samotna, ale może pomóc w tym sensie, że chociażby odwrócić się w stronę tego, co jest wykuwane i uznać wartość tego talentu. Należałoby tę kartę odwrócić, należałoby obrócić tę postawę i spojrzeć na to, co tutaj się dzieje. Z jakiegoś pnia, może coś tutaj jest ryte. Wokół nie ma nic prawie, tylko jakby taka mgła albo taka półprosta, jakaś taka przestrzeń, gdzie wiele nie ma, gdzieś daleko dopiero są jakieś drzewa. Mamy tu jeszcze króliczka, który poświęca uwagę temu mężczyźnie, ale on nawet na tego króliczka też nie zwraca żadnej uwagi. Mimo że on się doprasza albo kieruje się w jego stronę. Ona wygląda, jakby była na tyle skoncentrowana, że nawet zdaje się nie koncentrować albo próbować nie koncentrować swojej uwagi na tym, że on jest od tego odwrócony. Pomimo, że zobaczcie, tu jest taka pajęcza sieć. To wszystko jest połączone. Oni są połączeni ze sobą poprzez tę wartość. Ten króliczek też i jakiś świeży kwiat. Wszystko to łączy się niemalże niezauważalnie. Mimo, że ci ludzie, będąc na tej samej ilustracji, są niejako osobno. Można by było ich wyciąć z tego zdjęcia i każde przekleić do innego kadru. Ale oni są tu razem. Potrzebna byłaby zmiana tej postawy. Może jedno do drugiego powinno się odwrócić. I coś, może jednak coś wartościowego porobić razem, wspólnie, połączyć swoje talenty. Jednocześnie ona cały czas może robić swoje. Ta wartość ich łączy. Co jest tą wartością, która łączy, a w tej chwili wygląda, jakby ona bardziej była pomimo to. Ale ona tu jest. Obok tej sytuacji mamy odwróconą królową kielichów, która może być osobą, kobietą, która na przykład po 40, czy więcej, czy mniej, to może być kobieta, która nie jest taka młodziutka i ma pewne doświadczenie związane z emocjami, z uczuciami, także z opieką. To może być matka. Ale w tym momencie jest problem z jej postawą także. Pomimo tego, że ona może mieć w sobie ten potencjał, żeby wykorzystywać najlepiej i kreatywnie to wszystko, co jest w stanie odczuć. Jej siłą, jej władzą, jej kreatywnością jest uczuciowość. Jednak gdy karta jest odwrócona, ona może nawet tonąć albo gdzieś zanurzać się w tym całym oceanie, który ma do dyspozycji. To może być tak, że nie panuje nad własnymi emocjami.
Przez ten brak panowania może być tak, może być różnie. Widzę tutaj przynajmniej dwie możliwości. Może być albo i trzy, trzecia może być połączeniem dwóch. Może być tak, że ta kobieta, nie panując nad swoimi emocjami, wpada w pewną nadopiekuńczość. Może na przykład zabraniać czegoś, co jest zupełnie normalne z powodu swoich obaw. Albo wymagać czegoś, co nie powinno być wymagane do rozważenia, jak to rozumiecie. Dość szerokie ujęcie. Może być tak, że też, że poprzez to, że nie radzi sobie z tym ogromem tych wszystkich uczuć, tych emocji, z tą opieką, może być tak, że ona sięga po kieliszek i może po taki naprawdę pełny kieliszek, taki jak to może. Już jestem w takim wieku, że już mogę sobie nalać tego winka. Już jestem dorosła, dojrzała. Mogę tak o siebie zadbać. Ale czy to jest faktycznie zadbanie o siebie i o swoje emocje? Może być taka wersja. Może być też tak, że pojawia się jedno i drugie. Jeszcze jest taka możliwość, że gdzieś tej opieki brakuje. Może brakować właśnie przez to, przez te emocje, że nie panuje się nad nimi i już trudno wykorzystać tę opiekuńczość, którą ma się w sobie. Tu jest wyraźny problem z opieką. I tu bardziej chodzi o taką emocjonalną opiekę, o takie zadbanie o czyjeś uczucia. Może mieć też problem, żeby zadbać o swoje własne i może przez to też mieć problem, żeby zadbać o cudze. To jest powiązane z dziewiątką buław. Jakby może ta kobieta stoczyła wiele walk, dużo zrobiła. Za nią niejako są te wszystkie dowody, jakby tak każda ta buława symbolizowała jakąś walkę do stoczenia, jakieś działanie, które było podejmowane. I teraz ma jeszcze jedno działanie, ale już jest taka zmęczona, że opiera się na tej swojej mocy jak na lasce. A to nie jest laska, to jest buława, która służy do tego, żeby coś zrobić. Żeby z nią coś zrobić, żeby. Bardziej to powinien być może taki kij, o którym się opieramy, jeżeli gdzieś ruszamy. On może trochę pomagać, tak jak w Nordic Walking na przykład, tak? Tyle, że tu jest jeden. To wtedy ma stymulować do tego działania. A tu jest to jakby coś, co tak trzymamy i trudno nam dalej to wykorzystać, ale. Ta karta jest w pozycji prostej, także możemy na razie podeprzeć się na tej buławie jak na tej lasce. Jak na lasce. A jak odzyskamy trochę sił, może trochę odpoczniemy od tych wszystkich działań, to będziemy mogli zrobić jeszcze trochę, bo. Dziewiątka jest przed dziesiątką, tu już wiele więcej nie ma do zrobienia, ale jeszcze trochę trzeba będzie. Sporo walk stoczonych, sporo działań było. To może być tak, że ta postać jest powiązana z
królową kielichów, ale to nie jest ta sama osoba, to może być ktoś bliski. Patrzę, ta osoba wygląda nawet trochę jakby, no przyznam, takie mam teraz skojarzenie, że jakby wyglądała trochę śmiesznie. W jakimś takim kolorowym stroju. Tu jakieś gadki, tu coś wisi. Takie spojrzenie z takim, taki w dół, z tym wąsem. Ta czapeczka, która wygląda trochę jak taka czapeczka do spania. No przecież to jest, wyraźnie to jest dzień i jeszcze gdzieś na zewnątrz. Tak jakby ten strój był taki trochę niedobrany, taki trochę śmieszny, taki trochę dziwaczny. Jakby ta osoba na przykład nie miała już w tym momencie tyle siły, żeby zadbać o to, jak wygląda. Ale to nie jest w tym momencie problem. Trzeba troszkę może przystanąć i jak nabierze się trochę sił, no to dalej zadziałać. Jeszcze dalej trzeba będzie zadziałać. Jeszcze jest coś do zrobienia. W centrum znajduje się piątka mieczy odwrócona. Ono jest blisko tej dziewiątki. Także te tematy mogą być ze sobą powiązane, albo przynajmniej być jakoś blisko. Albo fizycznie może być tak, że gdzieś tu jesteśmy na zewnątrz i opieramy się, a tu gdzieś w innym miejscu, gdzieś w innej przestrzeni byliśmy. A może być tak, że to są jakieś dwa różne tematy, które są jednak blisko siebie. Znaczeniowo bardziej niż fizycznie. Albo oba. Jak mamy piątkę mieczy odwróconą, powiem wam tak, albo tu były kłótnie, albo są i są jeszcze większe niż były. Tu ktoś walczył i są pokonani, którzy rzucili miecze i odeszli. Mam taką talię Tarota, której tutaj akurat nie wykorzystuję, której piątka mieczy wygląda naprawdę przerażająco. Wygląda na niej jest taka osoba, która wręcz przydusza nogą inną osobę do ziemi. Jakby wręcz się nad nią, dosłownie znęcała się nad tą osobą. Jeżeli walki będą dalej trwać, to one mogą przyjąć aż taką formę. Nawet jeżeli tutaj teraz w karcie tego nie ma, to gdzieś w domyśle czuję, że istnieje takie ryzyko. I to nie chodzi o to, że ktoś komuś dosłownie, że tak powiem, da w twarz, ale bardziej słowem. Trzeba uważać, żeby jeżeli powiedzmy ten mężczyzna by się odezwał, to żeby to nie przyjęło takiej formy. No może on się przestał odzywać ze względu na wcześniejsze walki. Albo właśnie próbuje walczyć poprzez to, że nic nie mówi. To też może być krzywdzące. On udaje, że jej nie widzi, udaje, że to nie jest ważne. To takie toksyczne milczenie może być. Niby nic się nie dzieje, niby nie ma tej walki, ale de facto jest to raniące. To są miecze. Zarówno słowo, jak i jego brak może zranić. Mogły ranić słowa. A teraz już nie ranią. Ale temat jest nadal centralną sprawą, centralnym tematem, podstawą całej pory roku. Nawet jeżeli dotyczy to czegoś, co było w miarę niedawno. A może być tak, że jeszcze będzie eskalacja.
I ta eskalacja wcale nie musi polegać na tym, że ludzie koniecznie się krzyczą na siebie, tylko właśnie na tym, że nie mówią nic. I to powiązane jest z jakimś smutkiem. Tu jest piątka kielichów. Wyraźnie zaznaczone są uczucia. To symbolizują kielichy. Coś tu się rozlało. Także tym bardziej podejrzewam, że coś działo się już wcześniej. I tak jakby rozlało się i na tyle nas, to jest tak jakby płaczemy nad rozlanym mlekiem. I już wiemy, że tego tutaj nie wlejemy z powrotem. To jest taki smutek. Ale karta jest w pozycji prostej. Możliwe, że ten smutek po prostu trzeba go doświadczyć. Coś się wylało i tak już musi zostać. Tego, czego ta osoba nie dostrzega, są dwa kielichy, które stoją za nią. One są cały czas tutaj. On tutaj się nic nie wylało. W tym momencie ta osoba tego nie dostrzega. Odwraca się trochę, albo raczej czuje, że raczej jakby tak bardzo koncentruje się na tym, co się tu wylało, że to jakby przestaje być ważne, ale nie, że ignoruje to, czy tutaj, tu może być wręcz taka jakby lekka pogarda. Jeszcze w powiązaniu z odwróconą piątką mieczy. Ale tu gdzieś jakby to straciło na znaczeniu, albo w tym momencie nas nie wystarcza. Jakby gdzieś powiedzmy było takie słońce świeci, ptaszki śpiewają. No i dobrze, no świeci, no i co? No, no fakt, normalnie by się zauważyło, że to powiedzmy słońce świeci, ptaszki śpiewają, ale tutaj tak to nie wystarcza. To jakby w tym momencie gdzieś jest za nami, z tyłu nas. Trzeba to trochę pewnie przeżyć. Tym bardziej, że piątka kielichów powiązana jest z kartą śmierci. Tej karty wiele osób boi się w rozkładzie. Niekoniecznie musi być to coś jednoznacznie złego. Śmierć to przede wszystkim przemiana. Na tej karcie to widać wyraźnie. Tu mamy tą taką gąsieniczkę, a potem mamy motyla. Żeby ta gąsieniczka niejako przeistoczyła się w motyla, ona musi się tak bardzo przemienić, że jakby staje się czymś absolutnie nowym. Tak jakby musiała umrzeć, żeby narodzić się na nowo. Jeszcze tutaj taki duch ulatuje. Także tu jest pewien element duchowy. Słońce musi zajść, żeby potem wstało. Zachodząc za górami, niejako za horyzontem, niejako umiera, żeby na wschodzie narodzić się na nowo. Tak należy do tego podejść. To oczywiście dosłownie może dotyczyć jakiejś śmierci, ale to chodzi o przemianę. Coś musi absolutnie się przemienić. Ale ta karta ma w sobie coś. Mi osobiście ona się podoba. Ona ma w sobie coś. Tu nie ma nic groźnego. Ta gąsieniczka przyczepiona do postumentu, ten motyl, który wychodzi na zewnątrz. Może ktoś jakby rzucił płachtę i gdzieś się ulotnił. Ale to może być
źródłem jakiejś przemiany, ale ten duch nadal niby się ktoś ulotnił, ale ten duch niejako nadal tu jest. Nawet jak niematerialny. Nawet jeżeli fizycznie widzimy, dostrzegamy, możemy dotknąć tylko tej płachty. Coś, co pozostało. Tylko to pozostało fizycznie. Ale nastąpiła przemiana. I ona może trochę zasmucać. Ona może być źródłem tego smutku. Albo może być tak, że ten smutek może poprowadzić do przemiany. Jedno i drugie. To może działać w jedną i drugą stronę. U podstaw może być smutek, ale wyżej jest ta przemiana. Tu wyjątkowo mam poczucie, że to nie jest powiązane z królową mieczy. Że to trochę coś innego. Że niby są to tematy, tutaj jest to obok, ale ja bym tego nie łączyła. Na tym powinniście się skupić, na tej przemianie, ale rozumianej w taki pozytywny sposób. I uważajcie, że na eskalację walk, na to, co się dzieje, czy ta walka staje się jeszcze bardziej zajadła, nawet jeżeli nie pada wiele słów, a jeżeli padają, to mogą padać jeszcze ostrzejsze. Ta walka jest niepotrzebna tutaj. Ta wymiana ostrych ciosów. Macie trochę uczuć, spraw wartości, mieczy, buław. Są wszystkie elementy. Jest wielki arkan. Skoncentrujcie się na tej przemianie. Podejdźcie do tego jak do procesu, w którym gąsieniczka wchodzi w kokonik. Tu może jesteście w tym kokoniku. Żeby się odmienić. I stać się motylem. I pamiętajcie, że duch pozostaje. Duch nie umiera. On tu pozostaje. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Cześć. Pa.